Cześć, nazywam się Robert Marchel i witam Cię na najpopularniejszym polskim kanale YouTube na temat relacji damsko-męskich. Dzisiaj odpowiem Ci na pytanie, czy przypadkiem nie przesadzasz z zazdrością? Żeby dobrze zrozumieć ten temat, najpierw trzeba uświadomić sobie, że kiedy jesteś zazdrosny o swoją dziewczynę albo chłopaka, pokazujesz się z bardzo nieatrakcyjnej strony. O ile jednorazowe okazanie zazdrości może uchodzić wręcz za romantyczne, może podobać się Twojemu partnerowi, to jednak notoryczna zazdrość i związane z nią zachowania bardzo szybko mogą obniżyć Twoją atrakcyjność, a z czasem zabiją wręcz Twoją relację. Na siłę nigdy w 100% nie upilnujesz swojego partnera. On sam musi się pilnować. Największą barierą, która będzie go powstrzymywała przed zdradą, są jego uczucia do Ciebie. Ciągłe oskarżanie i kontrolowanie Twojego partnera pokazuje, że bardzo boisz się go stracić. Pokazuje Twoją słabość i łamie równowagę uczuć. Czyli paradoksalnie Twoje próby powstrzymania partnera przed zdradą jeszcze bardziej zwiększają prawdopodobieństwo zdrady. Od 7 lat prowadzę indywidualne konsultacje, m.in. w sprawie naprawienia związków, i już dawno doszedłem do wniosku, że ludzie najczęściej bardzo przesadzają z okazywaniem zazdrości. Nie musisz być zazdrosny, kiedy twoja dziewczyna albo chłopak pójdzie na imprezę i zatańczy tam z kimś obcym. Nie bądź zazdrosny o to, że ktoś obejmuje twojego partnera na grupowym zdjęciu, albo jeżeli przy tobie ktoś wita się z twoim chłopakiem czy dziewczyną, dając jej buziaka w policzek. Takie sytuacje nie są żadnym zagrożeniem dla waszego związku. Prawdopodobieństwo, że twój partner zdradzi cię z kimś poznanym w klubie albo na ulicy, jest bardzo niewielkie. Najczęściej do zdrady dochodzi z byłym partnerem albo z osobą, z którą twój chłopak albo dziewczyna ma częsty kontakt, na przykład z kimś, kogo na co dzień widuje w pracy. Dlatego jeżeli w tej sferze widzisz zagrożenie, to możesz porozmawiać o tym ze swoim partnerem, ale zrób to przyjaźnie i z pełnym spokojem. Najczęściej nie warto mu będzie czegokolwiek zabraniać, bo to jest bardzo nieskuteczne i będziesz tylko narażał się na nieszczerość. I to jest kolejna ważna kwestia. Jeżeli wcześniej miałeś dużo pretensji do swojego partnera o to, że z kimś flirtuje, a teraz dowiadujesz się, że na przykład twój partner był na jakimś spotkaniu integracyjnym, a ciebie okłamał, że zostaje w domu, to nie znaczy, że on od razu cię zdradził. Nieszczerość jest efektem twojej negatywnej postawy. Twój partner wie, że byłbyś wściekły, więc woli ci nic nie mówić. To po co tam w ogóle poszedł zamiast spotkać się z tobą? Bo jeśli jego uczucia są już osłabione i ty jesteś tak negatywny, to on nie ma już tak dużej motywacji jak wcześniej do tego, żeby spędzać z tobą czas. Inna sytuacja, kiedy ludzie ewidentnie przesadzają z zazdrością, ma miejsce, kiedy sami ciągle wypominają swojemu partnerowi jakieś wydarzenie z przeszłości albo ciągle robią aluzję do tego wydarzenia. Nawet jeżeli w danej chwili nie ma do tego podstaw. Chodzi mi teraz o teksty w stylu: i co, znowu przespałaś się z Adamem? Albo: jak ci się nie podobam, to idź do Agnieszki. Takie pretensje nie naprawią twojego związku ani nie sprawią, że twój partner czegoś się nauczy. Przeciwnie, jeszcze mocniej będą odpychały od siebie twojego chłopaka czy dziewczynę. Najważniejszy z tego wniosek jest taki, że okazywanie zazdrości jest samonapędzającym się błędnym kołem. Im bardziej będziesz zazdrosny, tym więcej będziesz dostawał kłamstw i dalszych powodów do zazdrości. Ale kiedy skończysz z zazdrością i pretensjami, kiedy skończysz kontrolować swojego partnera, to z dnia na dzień równowaga zacznie się wyrównywać i twój chłopak czy dziewczyna znowu się do ciebie zbliży. Żeby zatrzymać to błędne koło, będziesz musiał nauczyć się nie przelewać na swojego partnera wszelkich swoich goryczy związanych z zazdrością. Jeżeli zdarzy ci się, że poczujesz to nieprzyjemne ukłucie, to uświadom sobie, że jest to twój problem. Nie wymagaj od swojego partnera, żeby natychmiast zmienił swoje zachowanie za każdym razem, kiedy tobie coś nie będzie pasowało, bo bardzo często jest to sztuczka twojego umysłu. Żeby pokonać sobie tą zazdrość i po prostu wyluzować,
Gorąco zachęcam Cię do zapoznania się z moim kursem świadomości i głębokiej pewności siebie. A po dużo więcej wiedzy na temat związków, a także na temat tego, jak skutecznie radzić sobie z realnym zagrożeniem ze strony jakiejś trzeciej osoby, odsyłam Cię do mojego najnowszego materiału o budowaniu i naprawianiu związków. Znajdziesz go na jakzdobywać.pl. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, to subskrybuj ten kanał. A po jeszcze więcej wiedzy zapraszam na moją stronę na Facebooku. Do następnej niedzieli. Robert Marchew.